Mam dwie teorie co do tego przeciwnika. Pierwsza to to, że strzela swoimi dłońmi, ponieważ jest tak dziwacznie pochylony z łapskami do przodu, a to szare uzwieńczenia dłoni, czy u podstawy, przepraszam, to jego rogi. Drugą hipotezą jest to, że to jest nie Cerber, a jak nazywały się te dwugołe psy? Nie no, kto czytał mitologię grecką teraz? Ortos, to był bodajże Ortos, dwugłowy pies. Tak, właśnie to są moje dwie teorie. Jakże mądre, interesujące. I chyba nie mam wyjścia i po prostu muszę go unieszkodliwić tym. Aha. Au. Au. Teraz na tym etapie będą interesować nas te świecące głowy. Jeśli taką zobaczycie, to od razu ją aktywujcie, ponieważ otwierają nam drzwi. Zabij demona. Dobra. Czasami zabija także człowieka. Jej, więcej znaków magicznych. Mniam. No jak widzicie, to była ta droga do mauzoleum Hashagika, a teraz będziemy iść całą drogę w dół. Ach, no cóż. Starzy, dobrzy. Szkieleccy żołnierze. Jak na takiego demona, to ma całkiem ludzki krzyk podczas śmierci. No, właść w kałuże, właść w kałuże. Ha, ha, ha. O, lubię tę broń. Weź w kałuże. No, weź w kałuże. No, hop. O, tak. Dobry piesek. Auś. Tak, także takie przyciski należy aktywować. Ups. Okej. Bardzo, bardzo długa droga. Pomimo nawet tego, że... No nie wiem, 2/3 gry za nami może, powiedzmy tak. O, super. Nasi ulubieni przeciwnicy. Może go załatwię. A, pięknie. Rozsądny pacjent sam się wyeliminował. Tak jest. I chyba nie aktywowałem czegoś. Oczywiście. Teraz możemy iść dalej.
Dobra, gra mi zaczęła potwornie zwalniać. Nawet... Au. No dobra, jakoś przeżyję. Ale przestań zwalniać. Okej, następny poziom. Gdzie już jesteśmy? Wow. No, jeszcze trzy poziomy. A, cztery. Tak, zombiaki wyłażące z kafelków w podłodze. To brzmi rozsądnie. Ej, dawno się nie widzieliśmy. Wciśnij to. Taką obstawę, bo każdy gracz rozsądnie i logicznie by pomyślał, że to na pewno coś dobrego, ten pancerz. Jasne. No cóż, na pewno są jacyś zwolennicy. Ale ja do nich się nie zaliczam. Spadaj. Jeszcze kilka poziomów. Tak, tak, przestań jęczeć. Kto zbiera tych wszystkich ludzi do tych podziemi? Rany. Mi wygląda na międzynarodową siatkę porywaczy. Dobra, nie obchodzisz mnie. Tak, jeszcze jeden poziom. Lepiej włączyć naszą słoikową ochronę. Albo po prostu ich ignorować. Ram.
stronę. Taka podstawa powinna być przy Soul Riverze. Przecież to jest o wiele lepsza broń. Znaczy, o wiele lepszy przedmiot w ogóle.